Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie o coinach na nowy miesiąc. Wrzesień się zakończył, mamy październik, za niedługo listopad, grudzień, ale w tym odcinku porozmawiamy o coinach na październik. Standardowo, jeżeli odcinek się Wam spodoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam Was do opisu. W opisie macie wszystkie przydatne linki. Zapraszam do darmowego Telegrama, tam zawsze znajdziecie dodatkową wiedzę, mojego Twittera. Na Twitterze dzielę się dość sporą wiedzą. No i co? Myślę, że możemy zaczynać tutaj z odcinkiem. Bitcoin jest po małej lokalnej korekcie, 61 700 w tym momencie. Mieliśmy tutaj dość duże wzrosty, jak pewnie pamiętacie, do 65 000. No i obecnie na moment nagrywania mamy prawie 62 000 dolarów. Zaczyna nam się robić odbicie, bo niedawno zjechaliśmy na 60. Tak wygląda obecnie crypto bubble. Widzimy duże wzrosty Hexa, duże wzrosty FTT oraz PulseX oraz Pulse, więc wszystkie te ekosystemy, w które ja nie wbijam, jak dobrze wiecie, ale to może temat na inny odcinek. Dajcie znać, czy chcecie odcinek, dlaczego ja nie inwestuję w Pulsa lub Hexa, to myślę, żeby było dość ciekawe. No jak spojrzymy sobie na miesiąc, to widzimy tutaj dość duże wzrosty na praktycznie wszystkim. Znowu mamy Hexa, który zaliczył 369%, więc rzeczywiście ogromny wzrost. No ale przechodząc już do odcinka, bo mam dla Was parę coinów na ten miesiąc i pierwszym coinem będzie oczywiście Ethereum. Dlaczego Ethereum? Bo Bitcoin bardzo ładnie spompował, a Ethereum cały czas stało dość długo w miejscu, nawet teraz stoi w miejscu w porównaniu do Bitcoina. I na Ethereum jest bardzo dużo FUD-u i moim zdaniem jest to najbezpieczniejszy bet w tym momencie na rynku kryptowalut. Jeżeli ktoś chce w coś zainwestować, myślicie nad fajnym projektem, no to ja uważam, że Ethereum jest najbezpieczniejsze i ma największy potencjał, jak o to chodzi. Oczywiście wiem, że więksi widzowie, starsi widzowie, osoby, które tutaj inwestują na rynku, nie oglądacie tego filmu po to, żebym Wam powiedział, inwestujcie w Ethereum, bo każdy z Was pewnie ma Ethereum i szukacie lepszych coinów, także zaraz Wam to przedstawię. No ale Ethereum jest coinem, który trzeba poruszyć, no bo oczywiście jest on zdecydowanie największy. No i dodatkowo w opisie mam w sumie dla Was fajną akcję, jest to $500 na giełdzie Bybit. Możecie sobie po prostu odebrać fajny bonusik, więc jak ktoś jest zainteresowany, wchodzicie sobie w opis, pierwszy link w opisie, to będzie $500 od giełdy Bybit do zgarnięcia. Mam taką kampanię po prostu przygotowaną, zrobiłem również o tym fajny filmik. Na moim kanale, tutaj Wam mogę pokazać ten filmik, także zapraszam Was serdecznie, bo tak jak mówię, dla każdego z widzów jest $500, jeżeli nie macie jeszcze konta na Bybicie. A przechodząc dalej, to następnym coinem jest Layer Zero. Oczywiście o Layer Zero pewnie też już słyszeliście, o wielkim moim zagraniu i nie tylko moim, bo jednak pół Polski się wbiło w Layer Zero, ale uważam, że Layer Zero do końca roku to jest bardzo mocny bet. Obecnie wszystkie tokeny są poblokowane, więc ma to dość duży potencjał, jest to coin z bardzo niską kapitalizacją względem tego, jak solidny jest, jak powiedzmy duże kontakty ma, także dlatego tutaj stawiam na Layer Zero. Obecnie market cap 450 milionów i myślę, że tutaj taki 1 miliard to na spokojnie zrobi. No a przy 1 miliardzie Layer Zero by było plasowane dopiero na jakimś 80 miejscu, co daje nam kapitalizację mniejszą niż na przykład Jupiter, Algorand, Matic. W ogóle spójrzcie, jak Matic spadł. Matic kiedyś niedawno był w 20, chyba w top 20, teraz mamy top 77. Także ciekawe. Ja w Matica już nie inwestuję, ale gdyby odbił na przykład do top, nie wiem, 20, no to te X5 w tym momencie by zrobił. Także byłby to na pewno ciekawy wynik. No ale ja tutaj stałem na pewno na Layer Zero. Uważam, że ma to dość duży potencjał. Kolejnym tokenem jest Tapioca. Tapioca jest to bardzo bliski token powiązany z Layer Zero. Również już o tym mówiłem na YouTubie. Stawiam, że jeżeli Layer Zero zrobi fajne wzrosty, to Tapioca zrobi większe. Oczywiście jest to mały market cap, więc znacznie ryzykowny. Tutaj nie mamy super wielkich inwestorów i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, jakie mamy circulating supply, więc ryzyko jest bardzo duże, bo jest to gemik, ale parę dolarów to wsadziłem i stawiam na to parę groszy. Następnymi coinami jest Eigenlayer, choć tutaj ja sam w Eigenlayera nie zainwestowałem, posiadam około 300, czy łącznie chyba z 500 tokenów, niecałe $2000 z airdropa. No i ja z tymi tokenami nic nie zrobiłem, na razie je trzymam, myślę, że je sprzedam w okolicach $8, jeżeli by oczywiście była taka okazja. Dużo osób mówi, że ma to dość duży potencjał, że mamy tutaj za niedługo fajne uwolnienia, co pokazuje, że VC-ki będą chciały to pompować i tak dalej, i tak dalej. Ale moim zdaniem market cap jest za duży, w sensie ja po prostu wysiadam. Nie jestem zainteresowany wkładaniem w ten projekt, że wolę już sobie w Layer Zero po prostu doinwestować, jestem bardziej pewny tego. Ale za Eigenlayerem
Idzie moim zdaniem Renzo i Renzo wydaje mi się już ciekawym betem z powodu dostępności na Binance, a jest to coin z market capem na poziomie 60 milionów dolarów. Także jeżeli Eigenlayer będzie pompował, moim zdaniem takie Renzo robi zdecydowanie lepszy procent, a możemy zobaczyć, że są to coiny powiązane, tak? Są to coiny z tego samego trendu. Renzo też widzę, że nie jest wylistowane na przykład Bybicie, co pokazuje, że ten potencjał jeszcze jest nawet w listowaniu. Widzę, że nawet KuCoin chyba nie ma. Nie, KuCoin jest w tym momencie. Więc to pokazuje, że moim zdaniem Renzo miałoby się jeszcze gdzie wylistować, czy po prostu zrobić jeszcze coś ciekawego. I tak jak mówię, no jest to bet na te Ethereum Staked, tylko po prostu z mniejszą kapitalizacją, znacznie mniejszą. I ja bym tutaj po prostu postawił na Renzo, nawet zastanawiałem się, czy nie wymienić Eigena, ale no Eigena w tej cenie nie chcę sprzedawać i wolę sobie po prostu sam dokupić trochę Renzo i uważam, że to ma dość większy, ciekawszy potencjał. No i teraz przechodząc do memcoinów, no to moim zdaniem kolejnym takim memcoinem, o którym cały czas powtarzam, ale uważam, że no nie powtarzam o tym bez przyczyny, no to jest to na pewno Simon's Cat, jest to jeden z większych memcoinów. Jest to memcoin, który ma swoje książki, które są dostępne dosłownie w Empikach. W sensie twórca tego kota po prostu ma książki, które są dostępne w Empikach i wypuścił własnego coina, który się nazywa Simon's Cat, czyli Kate. I my możemy go sobie nabyć w dość ciekawej cenie. Jest tutaj duże powiązane z Floki. Floki robił airdropa dla posiadaczy. W sensie Cat robił airdropa dla posiadaczy Floki i nawet osoby, które hodlowały Floki na Binance dostały tokeny. Także moim zdaniem tutaj potencjał jest spory, że mają dość duże zaplecze i ten token może być wlistowany za niedługo na jakiejś większej giełdzie. Market cap na poziomie 200 milionów. Daje tutaj ciekawe pole do popisu. Mógłbym tutaj jeszcze powiedzieć oczywiście moje ulubione NPC, o którym dość często powtarzam, ale jest tu troszeczkę większy market cap. Dodatkowo no, o NPC już często powtarzam i NPC moim zdaniem jest teraz trochę lokalnie wysoko. A taki CAD dość mocno zjechał, pomimo dość podobnego market capu, to moim zdaniem CAD ma nawet szybciej potencjał teraz wypompować, no bo po prostu te giełdy ma dość większe zaplecze w tym momencie. Oczywiście za NPC stoi Wizard, który moim zdaniem będzie to shillował za niedługo. No ale tak jak mówię, no ja siedzę w obydwu tych coinach, jednak w tym odcinku mówię wam o Kacie, no bo w NPC już pewnie wszyscy jesteśmy poładowani. Następnym coinem to jest XSwap. Mówiłem o nim już na moim telegramie darmowym, także zapraszam was serdecznie, bo powiedziałem o nim przy cenie 0,5, jak pamiętam. I 0,045, coś w tym stylu. No, dokładnie przed tymi wzrostami wam powiedziałem o tym. Możecie sobie zobaczyć na moim właśnie darmowym telegramie, że tak było. No, moim zdaniem coin bardzo dużym potencjałem. Mamy tutaj market cap na poziomie 6 milionów dolarów, więc nie jest to dużo. Za niedługo mają wchodzić w RWA trend. Dodatkowo współpracują z Chainlinkiem, mają oficjalne wsparcie Chainlinka. Mamy tutaj wielkich inwestorów, takich jak właśnie Wizard. Także ten coin ma potencjał na bycie pchanym. Tutaj widzimy, że jakieś tokeny się powoli uwalniają, co no, jak zawsze. Dostępność na Gate'cie, na Max'cie oraz mamy je na Base'ie przez Andromedę i Uniswap'a. Także no jest to już gemik na pewno, ale no tak jak mówię, no ja tutaj liczę, że spokojnie 10-15 milionów market cap za niedługo będzie. Oczywiście trzeba sobie wiązać z tym, że tutaj mamy zdecydowanie mniejsze liquidity, co jest zawsze większym ryzykiem. I ostatnim coinem, i to jest bardziej takie rzecz do porozmawiania, bo jeszcze sam nie jestem pewny, sam w to jeszcze nie zainwestowałem w tym momencie, jest token Star od Star Heroes, więc wiem, że pewnie większość z was go zna i teraz możecie się zastanowić, czy to ma sens, że już słyszeliście, Alex, ale zobacz, jak wygląda wykres. No wygląda to okropnie, ale właśnie przez to, że wygląda ten wykres jak wygląda, że zjechał z 80 centów, tokeny się już zaczęły uwalniać, jeżeli mówimy o wczesnych inwestorach. No to moim zdaniem dlatego to może mieć właśnie potencjał, że mamy tu market cap 3,5 miliona. Dobrze znamy zespół, czyli Mavericka, pomimo że już nie jest CEO, to dalej jest blisko projektu. Znamy Wojtka, pana Paragrafa. Są to osoby zdoksowane, które cały czas na tym rynku kryptowalut jednak istnieją i współpracują. I moim zdaniem oni mają potencjał, żeby to wypchać. Każdemu z nich zależy. A zobaczcie sobie na przykład taka Sparta. Sparta Dexa. Pewnie każdy z was kojarzy. W tym momencie ma nawet większy market cap na poziomie 5 milionów.
No i też ze Spartą było tak, że kiedy najbardziej wszyscy w mnie wierzyli, czyli tutaj, to Sparta wybiła, oraz gdy całkiem niedawno znowu w Spartę nikt nie wierzył, a bo nie dałem maksymalnego wykresu. Tutaj pamiętam po 10 centów, jak w Spartę nikt nie wierzył, Sparta dobiła dolara 25. No i ostatnio było to samo, że Sparta wypuściła parę newsów i zobaczcie, że zrobiło to z 200%. I uważam, że podobnie może być właśnie ze Star Heroes, a mamy tutaj jeszcze zdecydowanie mniejszy market cap, także dlatego to ma potencjał. Sama gra jest budowana. Dostępność na Bybicie, dostępność na właśnie fajnej giełdzie, także dlatego uważam, że ma to potencjał, ale nie ukrywam, że jeszcze nie kupiłem ani jednego tokena na moment nagrywania tego odcinka. Mamy w tym momencie chyba all time low, także może się to wydawać dość ciekawe. A no może nie takie all time low, ale no powiedzmy dalej jest bardzo, bardzo tanio. No i nie ukrywam, że się zastanawiam nad tym, także dajcie znać, co wy uważacie o tym coinie, czy wy w niego wchodzicie i to w zasadzie na tyle, to są moje bety. Przypominam o możliwości odebrania 500 dolarów od Bybita, wszystko znajdziecie w opisie i zapraszam was oczywiście do darmowego Telegrama oraz mojego Twittera, wszystko znajdziecie w opisie. Like, subskrypcja, do następnego odcinka.